W tym zadaniu zostaliśmy poproszeni o uporządkowanie wyrażeń w kolejności od najmniejszej do największej. To zadanie pochodzi z portalu Khan Academy i gdybyśmy je rozwiązywali na portalu bezpośrednio, to moglibyśmy przeciągać myszą te wyrażenia w lewo lub w prawo. Pierwsze z lewej musiałoby być najmniejsze, a po prawej na końcu największe. Tutaj nie będziemy nic przeciągać, bo to tylko skopiowana grafika. Określimy wartość każdego z tych wyrażeń, a potem przepiszemy je w odpowiedniej kolejności od najmniejszej z lewej do największej z prawej. Po kolei. Najpierw 2 do trzeciej, minus 2 do pierwszej. Jaka jest wartość tego wyrażenia? Jeśli chcecie, możecie teraz zatrzymać ten film i ułożyć te wyrażenia samodzielnie. Od najmniejszego do największego. OK. 2 do trzeciej. To 2 razy 2 razy 2. A 2 do pierwszej to po prostu 2. 2 razy 2 to 4 razy 2 to 8. Minus 2 równa się 6. To pierwsze z lewej wyrażenie równe jest 6. Jego wartość liczbowa to 6. Teraz drugie, środkowe. Rozpiszmy to. 2 do kwadratu plus 3 do zerowej, 2 do kwadratu to 2 razy 2 plus. Jakakolwiek liczba podniesiona do potęgi zerowej równa jest 1. Ciekawe jest pytanie, ile w takim razie wynosi 0 podniesione do potęgi zerowej, ale to jest pytanie na zupełnie osobny film. 3 do potęgi zerowej to na pewno 1, 2 razy 2 to 4 plus 1 równa się 5. Środkowe wyrażenie równe jest 5. I na koniec 3 do kwadratu. 3 do kwadratu to 3 razy 3, a 3 razy 3 to 9. W takim razie, gdybyśmy chcieli teraz uporządkować te wyrażenia w kolejności rosnącej, od najmniejszych po lewej do największych po prawej, to najmniejsza wartość to 2 do kwadratu plus 3 do zerowej, bo jest to równe 5. Potem mamy 6, czyli 2 do potęgi trzeciej, minus 2 do potęgi pierwszej, i na koniec wartość największa, czyli 3 do kwadratu, na końcu po prawej. No i zrobione.